Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach. Rzecz straszna, zobaczmy co do powiedzenia na ten temat mają służby. Zapraszam serdecznie. Jak wiadomo, no, ludzie stracili nie tylko majątek, dom, ale też no, stała się ogromna tragedia, jeśli chodzi o życie ludzkie. Dzieci w szpitalu, sami wiecie, że takie sytuacje w Polsce mogą zdarzać się teraz coraz częściej. Dlaczego? No opowiem Wam w dalszej części materiału. Teraz sprawdźmy, co napisała na ten temat Wirtualna Polska. Runął 3-piętrowy budynek w Katowicach. Wojewoda Śląski potwierdził, że spod gruzu wydobyto ciało. Wciąż poszukiwana jest jedna osoba. Pomocy udzielono dotychczas co najmniej 7 osobom. Wśród nich jest 2 dzieci. Na miejscu był dziennikarz właśnie Wirtualnej Polski. Wybuch nastąpił około 8:30 rano w budynku przy ulicy Biskupa Herberta Bednarza 14. Kilkanaście minut po 13:00 wojewoda Śląski poinformował, że spod gruzów wydobyto ciało jednej osoby. Pomocy udzielono dotychczas co najmniej 7 osobom, 4 osoby trafiły do szpitali. Są w stanie stabilnym. Wśród nich jest 2 dzieci, to 3 i 4-latka. Zostały przewiezione bezpośrednio do szpitala do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, powiedział Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Dzieci są w stanie stabilnym, mają obrażenia kończyn głowy, lekkie poparzenia, ale możemy mówić, że dziewczynki miały sporo szczęścia. Są na oddziale ratunkowym, przechodzą badania, uściślił w TVN24 rzecznik GCZD w Katowicach. Jedna poszkodowana trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemanowicach Śląskich, mężczyzna po wstępnym zaopatrzeniu i ocenie lekarskiej na izbie przyjęć został przyjęty do hospitalizacji w oddziale chirurgii ogólnej celem dalszej pogłębionej diagnostyki i leczenia. Służby kontrolują akcję ratowniczą, strażacy informują, że po wybuchu ciała ofiary wciąż poszukiwana jest jedna kobieta. Funkcjonariusze już w południe deklarowali, że zbliżają się do miejsca, gdzie mogły znajdować się ofiary. O tym, że ktoś wciąż może być pod gruzami, wskazywały też psy poszukiwawcze. Te informacje, które są podane o tej jeszcze jednej poszukiwanej osobie, no to są na godzinę 14:25, bo właśnie teraz to nagrywam i czytam Wam to na bieżąco. Także do godziny, kiedy wypuścimy ten odcinek, no sytuacja w tym wypadku może się zmienić, nie? Więc to miejcie na uwadze po prostu. No i jak możemy się domyślać, no sytuacja dość trudna. Na razie nie wiadomo, dlaczego na tę chwilę, co to nagrywam, nie wiadomo, co się stało, nie wiadomo, dlaczego doszło do tego wybuchu gazu. No i jednak mam nadzieję, że służby będą nad tym pracowały i że nie jest to zwykłe zaniedbanie urzędników czy zaniedbanie ludzi, którzy odpowiadają na przykład za szczelność gazu, no bo szczelność gazu też przychodzą i sprawdzają różni pracownicy różnych firm, także mam nadzieję, że tutaj do tego zaniedbania nie doszło i właśnie mówimy tutaj o tej ludzkiej tragedii i ja mam nadzieję, że właśnie nie doszło do zaniedbań w tej sytuacji, bo niestety, ale zaniedbanych kamienic, na przykład w samej Warszawie, jest bardzo dużo. Zobaczcie zresztą, jak wyglądają kamienice w Warszawie. Szczególnie Praga Północ jest taka bardzo, no, tam potrzeba dużej rewitalizacji, że tak ładnie powiem. Zobaczcie sobie, tutaj powinien Wam się wyświetlić, jeśli Piotr Montażysta wyświetli, mam nadzieję, że tak, wyświetlić Wam się film, jak robiłam wywiad odnośnie Sebastiana chorego i jego mamy, którzy mieszkają właśnie w jednej z takich kamienic. Zobaczcie sobie, jak te kamienice wyglądają, one są już opuszczone, no i w takich warunkach ludzie żyją. Naprawdę. Ja nie mówię, że ta kamienica, w której zdarzyła się ta tragedia, w której zdarzył się ten wybuch, wyglądała w ten sposób, czy była w takim opłakanym stanie. Jednak chciałabym tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że takich tragedii może być więcej. I choć wiele miast rewitalizuje stare kamienice, to nie zawsze jest to po prostu możliwe. Nie każda kamienica ma uregulowaną własność. Tak mniej więcej chodzi o to. To znaczy, że miasto nie może robić w niej żadnych większych remontów, nie może wymienić ogrzewania, bo nie należy ona do miasta. W Warszawie to wiecie zapewne do kogo należy, nie? I jak miasto otrzyma prawo do takiej kamienicy, wtedy dopiero bierze się za rewitalizację, za pełen kapitalny remont, łącznie z elewacją. I takich przykładów w Warszawie też mamy bardzo dużo, tak? No bo obserwuję i widzę. Często w ogóle w internecie możecie sobie znaleźć, że naprawdę kamienice się zmieniają, są przepiękne, dalej w takim stylu nie nowoczesnym, tylko w tym takim
że tak powiem, starodawnym. Naprawdę zaczyna się to bardzo ładnie zmieniać, tylko właśnie problemem jest to, do kogo należy kamienica. No i kolejna sprawa to, jak szybko miasto otrzyma informację, że może już przeprowadzać pełną rewitalizację i pełne remonty w takiej kamienicy, nie? No bo im dłużej ta kamienica stoi, tym bardziej niszczeje. I czasami już przychodzi taki moment, że po prostu nie opłaca się jej naprawiać i trzeba ją zrównać z ziemią i postawić tam coś nowego, no bo no zresztą co ja Wam będę tłumaczyć? Doskonale wiecie, że już po pewnym czasie jak ma się włożyć w remont więcej niż kosztowałoby postawienie nowego budynku, no to wiadomo, którą opcję się wybiera, nie? No i trochę żal, bo to jednak są kamienice zabytkowe. Znaczy tak mi się wydaje, no tak stare, że moim zdaniem zabytkowe. No i jak powstaje coś nowego w takiej kamienicy, ludzie muszą się wyprowadzić, że znowuż kolejna taka sprawa jest, że nawet jak chcą zrobić taki remont tej kamienicy, nie mogą rozpocząć tego remontu, czy nie mogą wyburzyć tej kamienicy, dopóki nie wyprowadzą z niej lokatorów. Muszą każdemu znaleźć mieszkanie, no żeby nikt nie został na ulicy, no bo nie można kogoś wyrzucić z mieszkania, bo sobie remont robimy i tyle, tylko trzeba znaleźć im mieszkanie zastępcze. No i tu pojawia się kolejny problem, nie? Bo jak wiemy, tych mieszkań zastępczych nie ma. Jest z nimi duży problem. Wiecie, łatwiej jest przesiedlić małżeństwo bez dzieci, łatwiej jest przesiedlić małżeństwo po prostu, nawet z dziećmi, niż jak na przykład mamy Sebastiana z Sebastianem, który jest ciężko chory, nie? Bo też odpowiednie są warunki do tego. No i to są sytuacje trudne. I dopóki nie znajdą się te mieszkania zastępcze, dopóty ta kamienica będzie stała i niszczała, co również może doprowadzić do nieszczęścia. Bo tak jak w przypadku Sebastiana, woda się lała korytarzem, prądu zabrakło, mogło dojść do jakiegoś zwarcia, wiecie, pożary i tak dalej, no to nie będę Wam tłumaczyć. No gorzej było, że Sebastian wtedy był podłączony pod aparaturę, która dzięki temu, że działała na prąd, podtrzymywała jego funkcje życiowe i on po prostu mógł umrzeć najzwyczajniej w świecie. No i ile takich osób jest? Ostatnio słyszałam o takiej tragedii, że ze względu na to, że spadły duże ilości śniegu, karetka z powodu braku prądu umarła jedna osoba, dlatego właśnie, że no jak nie było prądu, to ta aparatura cała nie działała. Karetka, czy tam straż pożarna, chyba karetka jechała do tej osoby, ale miała wypadek. Strażacy tlen nieśli na nogach, żeby jak najszybciej zdążyć, no ale niestety nie zdążyli, nie? No i człowiek umarł. No i takie sytuacje się zdarzają i właśnie no, prawo w Polsce regulujące takie rzeczy powinno być chyba teraz na pierwszym miejscu do poprawki, a nie prawo inwigilacji ludzi. No i niestety, kamienice w Polsce są coraz starsze, awarie są coraz częstsze, a naprawianie tychże awarii coraz droższe. I wiecie, czasami jest w ogóle tak, że ludzie sami by sobie zrobili te remonty, sami by sobie, nieraz sąsiedzi wszyscy chcą się złożyć na jakiś remont danej konkretnej klatki schodowej, bo mają już dość mieszkania w takim, że tak powiem, w takich warunkach. O, może ładniej będzie. Często słyszę o tym, że ludzie chcą zrobić to na własną rękę i nie dostają zgody. I to prawo powinno się zmienić. To prawo powinno stać zawsze po stronie osoby, która chce wnieść coś dobrego, chce coś naprawić, chce jakoś utrzymać te kamienice, tak? A to prawo nie stoi po stronie osoby, która chce o nią zadbać, tylko prawo stoi po stronie osoby, która pozwala jej niszczyć. Bo tak, albo urzędy nie wydają zgody na te naprawy, albo konserwator zabytków się na to nie zgadza, no i rób co chcesz. Bo nieraz zrobiłby człowiek coś na swój koszt, ale nie dostaje po prostu na to zgody. Dla mnie jest to na przykład bardzo szokujące i mam nadzieję, że jak już Mateusz Morawiecki pochylił się nad sprawą kamienicy, w której wybuchł gaz, dojdzie do jego głowy to, że nasze prawo odnośnie właśnie wynajmowania takich kamienic jest po prostu kulejące. Jest uciążliwe dla ludzi, którzy tam mieszkają, uciążliwe dla ludzi, którzy tym zarządzają, ogólnie jest po prostu uciążliwe. Oczywiście ja nie mówię tutaj, jak ktoś chce sobie wywalać ścianę nośną, tak? No bo to absurd, więc takie zgody nie powinny być wydawane, ale nieraz słyszałam, że jak jest małżeństwo z dwójką dzieci, mają dwa duże pokoje i chcieliby sobie postawić taką ściankę działową, żeby każdy dzieciak miał swój kąt, no to nie dostaną zgody. No i się pytam, dlaczego tej zgody nie dostaną? Czy to wpłynie na konstrukcję budynku? Nie. I tak żal, że ktoś z tych dwóch będzie miał trzy pokoje? Przecież wystarczy podpisać właśnie dokument taki, że w razie rezygnacji z mieszkania, mieszkanie ma wrócić do stanu technicznego, takiego, jaki został przyjęty. Biorą tą ściankę działową, rozbierają i tyle, jej nie ma.
No ale nie, nie można ci i tyle. Znam też wielu ludzi, co właśnie na własny koszt chciało wymienić pewne elementy w kamienicy, na klatce schodowej, w mieszkaniu, które wynajmują od tej administracji, no i po prostu nie dostało zgody. Nie, bo nie. Nie i koniec. Bo naprawdę jest wielu ludzi w Polsce, którzy by o to po prostu zadbało, na swój koszt, by mieszkało, by płaciło czynsz i by się cieszyło, że może gdzieś mieszkać. I, ale prawo w Polsce na to nie pozwala. Lepiej, żeby ludzie mieszkali z grzybem, żeby im się woda lała przez sufit, żeby to wszystko niszczało i żeby pękały zimą ludziom rury. To jest okej. Oczywiście ja śmiem wątpić, że prawo się zmieni w tym kierunku, przecież żaden polityk w takiej sytuacji się nie znajduje, więc on nie wie, jak to wygląda. Kolejny absurd. Znajoma zamieniła mieszkanie z jakąś babeczką, która miała zadłużenie na mieszkaniu i przeszła z kawalerki na kawalerki 19 metrów na kawalerkę 52 metry. No i to był jeden duży pokój, gdzie ona z czwórką dzieci, wiecie, na jednym dużym pokoju z wysokim sufitem można sobie fajnie poradzić i jakoś, no zawsze lepiej niż 19 metrów, a no to była taka jedyna możliwość, żeby dokonać zmiany, że tak powiem. I wyobraźcie sobie, że ta znajoma, przejmując to mieszkanie, musiała tam z ADM-em, wiadomo, podpisać umowę, no i protokół zdawczo-odbiorczy. No i w tym protokole kazano jej podpisać, że tam jest umywalka, toaleta, zlew, rury, grzejniki, no wiecie, że cała podstawa jest, ściany pobiałkowane i że takie mieszkanie przyjęła. Jeśli by tego nie podpisała, to powiedzieli, że no, to nie będzie tu mieszkać, no. Albo podpisuje i bierze, albo nie podpisuje i niech idzie. No podpisała, bo nie miała wyjścia. Wiecie, co było w tym mieszkaniu? Nic tam nie było. Nie było grzejników, nie było rur. Tych miedzianych rurek takich, co prowadzą do grzejników, też nie było. Nie było toalety, nie było wanny, nie było... No grzejników nie było, no bo futryn nie było, tynku na ścianach nie było, bo kable były miedziane, wszystko było wyrwane, bo ta poprzednia osoba, która mieszkała, wszystko sprzedała na złom. Jednakże ta znajoma podpisała taki dokument, bo nie miała wyjścia, że wyprowadzając się z tego mieszkania, musi je zostawić ze wszystkimi tymi sprzętami i wybiałkowane, odmalowane. I czy to jest sprawiedliwe? No i co kobieta z czwórką dzieci ma zrobić? No bierze, nie? Wyremontowała i mieszka, ale jak kiedyś przyjdzie taki czas, że nie wiem, że będzie musiała się wyprowadzić, czy będzie chciała się przeprowadzić, bo sobie, nie wiem, kupi dom na wsi, no to będzie musiała to wszystko, co kupiła, tam zostawić. Taka jest sprawiedliwość. Także, kochani, dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji, czy Wy również mieliście kiedyś takie przygody z mieszkaniami. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was buziam.